Proszę Państwa, witam bardzo, bardzo serdecznie na niecodziennej uroczystości. Jest to uroczystość jubileuszowa, 30-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dąbrowa Zielona. Bardzo serdecznie witam pana Stanisława Gmitruka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Witam Krzysztofa Smelę, starostę powiatu częstochowskiego. Bardzo serdecznie witam gospodarza gminy, panią Marię Włodarczyk, wójta gminy Dąbrowa Zielona. Witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa Kucharskiego, przewodniczącego Rady Gminy wraz z radnymi gminy Dąbrowa Zielona. Witam panią Małgorzatę Surlej, sekretarza gminy Dąbrowa Zielona, panią Bożenę Podolską, skarbnika gminy Dąbrowa Zielona. Witam dyrektorów placówek oświatowych, panią Renatę Hasikowską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, Bożenę Miedzińską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach, Julitę Mirowską, dyrektora przedszkola w Dąbrowie Zielonej. Serdecznie witam wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Dąbrowa Zielona. Bardzo serdecznie witam i jednocześnie dziękuję za pomoc. Jak zwykle na strażaków można liczyć, za pomoc w zabezpieczeniu i pilnowaniu porządku. Serdecznie dziękujemy. Witam panie z kół gospodyń wiejskich, z koła gospodyń z Olbrachcic, z Dąbrowy Zielonej, Zaleszczyn, Borowców i Cielętnik. Witam serdecznie sołtysów wraz z radami sołeckimi. Witam przedstawicieli wszystkich organizacji, których nie wymieniłam i bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy zechcieli spędzić to dzisiejsze popołudnie z nami, świętując wspólnie jubileusz 30-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zapraszam na scenę pana starostę powiatu częstochowskiego, pana Krzysztofa Smelę i sekretarza powiatu, pana Henryka Sobela, który jak zwykle u nas występuje w podwójnej roli jako radny i sekretarz powiatu. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. To naprawdę fantastyczny jubileusz. To jest też fajna zabawa, ale jak już się wejdzie w te progi takie prawie że profesjonalne, to trzeba ćwiczyć, pracować, żeby sobie na te jubileusze zasłużyć. Gratuluję pani wójt, że doczekała się takiej świetnej orkiestry. Gratuluję pani dyrektor, wszystkim muzykom, kapelmistrzowi, wszystkim rodzicom, dziadkom, sympatykom Orkiestr Dętych. To naprawdę wielkie wyróżnienie. Tym bardziej czuję się tutaj wyróżniony, bo mamy tutaj z panem sekretarzem przygotowany taki grawerton dla orkiestry. Proszę państwa, ja muszę jechać, bo mam dzisiaj zawody sportowo-pożarnicze w gminie Mykanów, a tam jest duża siła strażacka. Jestem tam prezesem, zdążyłem na otwarcie, mam nadzieję, że zdążę na zakończenie, bo strażacy to, no to jest ważna rzecz, ważna. Dla naszych lokalnych środowisk nawet bardzo ważna. Dlatego pozwolę sobie tutaj wspólnie z panem sekretarzem przeczytać treść taką, którą żeśmy tu przygotowali. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Częstochowskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Dąbrowa Zielona. Dotychczasową działalność zespołu wyznacza wiele znakomitych koncertów, a także istotnych działań popularyzatorskich. Młodzieżowa Orkiestra Dęta stała się symbolem związku z ziemią rodzinną, nośnikiem istotnych wartości patriotycznych i kulturowych. Zespół jest znakomitym ambasadorem gminy Dąbrowa Zielona, jak i powiatu częstochowskiego. W dniu jubileuszu składamy wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i ogromną pracę, jaką wkładają Państwo w prowadzoną działalność. Wszystkim artystom życzymy kolejnych lat wypełnionych sukcesami scenicznymi oraz radością płynącą ze stałego obcowania z muzyką. Z wyrazami szacunku Krzysztof Smela, starosta częstochowski. Pozwolicie Państwo, że przekażę to pani dyrektor, a pani dyrektor już, tak? Jest? A bardzo.
Jak jest pan dyrygent, to bardzo proszę. Proszę Państwa, jeszcze powiem, że powiat częstochowski to jest w ogóle kopalnia wszelkich talentów muzycznych. Na pewno mamy kilkanaście orkiestr. We wrześniu będzie przegląd w gminie Koniecpol. Cieszę się z tego bardzo, bo nawet kiedyś sam próbowałem. No, coś tam się nauczyłem, ale no, trzeba ćwiczyć, trzeba mieć czas. No, to się tak nie da przyjść bez próby i zagrać. Ale młodsi są zawsze lepsi i to we wszystkich działalnościach, więc powoli trzeba ustępować lepszym, młodszym, sprawniejszym, sprytniejszym. Oni i tak kiedyś to wszystko po nas przejmą, tylko trzeba im po prostu oddać trochę pola. Gratuluję serdecznie, życzę dobrej zabawy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, panie starosto. Bardzo nam miło, że nas pan zaszczycił swoją obecnością. Pan Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Szanowna pani wójt, szanowny panie przewodniczący, szanowna pani dyrektor, wielce szanowny maestro, szanowni państwo członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej, drodzy jubilaci, szanowni państwo, wspaniali goście tej uroczystości. Reprezentując samorząd województwa śląskiego, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, a z okazji pięknego jubileuszu 30-lecia istnienia i wspaniałej działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Dąbrowie Zielonej składam serdeczne gratulacje. I z tego, co wiem z wcześniejszych naszych kontaktów, Orkiestra Młodzieżowa Dęta Dąbrowie Zielonej jest jednostką wspaniałą, ale życzę jeszcze dalszego rozwoju organizacyjnego, artystycznego, by była dalej orkiestra dumą samorządu tej gminy, gminy Dąbrowa Zielona. Kończąc, chcę serdecznie życzyć wszelkiej pomyślności jubilatom, państwu, gościom tej uroczystości. Przygotowałem list okolicznościowy, ale w takich sytuacjach często mówię, że dedykuję przede wszystkim jubilatom, pani dyrektor jako nadzorującej pod względem organizacyjnym i artystycznym działalność orkiestry. Nie będę czytał, w zaciszu gabinetowym proszę sobie czytać. Myślę, że ku państwa także zadowoleniu. Życzę nam wszystkim dzisiaj dobrej zabawy, a orkiestrze, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, gminie na ręce pani wójt i pana przewodniczącego satysfakcji z tego, co pięknie robicie na terenie tej gminy. Wszystkiego dobrego i wszystkim szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Z uwagi na to, że panu pogratuluję. Dziękuję. Dziękujemy panu przewodniczącemu za przybycie. A za chwilkę pierwszy występ zespołu. Jest to występ zespołu Cisband. Zespół jest stosunkowo młodym zespołem i duchem, i działalnością, ponieważ powstał w roku 2020 z inicjatywy założyciela, trębacza i lidera Kamila Cisowskiego. Muzycy, którzy grają w Cisbandzie, to właściwie muzycy, którzy muzykują w orkiestrach, które dzisiaj się zaprezentują. I flet poprzeczny i wokal to Monika Cisowska, saksofon altowy Miłosz Janik, trąbka Kamil Cisowski, druga trąbka Dariusz Pikor, puzon Adrian Wnuczek, piano Mikołaj Borkowski, gitara elektryczna Paweł Druszcz, gitara basowa Dominik Ordon i perkusja i wokal Eryk Zych. Repertuar Cisbandu jest zróżnicowany i sięga zarówno do korzeni amerykańskiej muzyki rozrywkowej, jak i dziedzictwa europejskiego. Muzycy wykonują przeboje z Broadwayu, filmów, bajek, ale i standardy jazzowe oraz utwory Dixielandu. W repertuarze nie brakuje również najbardziej klasycznych, standardowych polskich utworów,
niezwykłych artystów takich jak Czesław Niemen, Danuta Rin, Ewa Bem czy Andrzej Załucha. W programie znajdują się aranżacje Waldka Nowakowskiego i Kamila Cisowskiego. Przed Państwem Cisband.